Cześć, tutaj Michał Koper z portalu ringpolska.pl. Witam Was serdecznie i zapraszam na niedzielną prasóweczkę bokserską. Zaczniemy dzisiaj od Antonego Joshua, który podobno doznał drobnego urazu kolana. To znaczy na pewno tego urazu doznał, ale podobno jest to uraz drobny. Antoni przyspacerował weekend na jeden z marszów z cyklu Black Lives Matter w Wielkiej Brytanii. No i na ten marsz przyszedł po pierwsze z ortezą założoną na kolano. Orteza to jest taka usztywniająca nakładka, a po drugie przyspacerował na ten marsz o kulach. No i pojawiły się zaraz spekulacje i pytania, co tam się z tym kolanem Joshua dzieje. Ludzie z jego obozu twierdzą, że Joshua odbywał trening biegowy, no i podczas biegania poczuł jakieś ukłucie w kolanie, przerwał trening, udał się do lekarza, no i lekarz stwierdził, że co prawda nic tam się poważnego z tym kolanem nie stało, nie ma żadnych zerwanych więzadeł czy innych historii, ale na wszelki wypadek w takich celach profilaktycznych dobrze jest, żeby teraz Antoni chodził po pierwsze w ortezie, a po drugie o kulach. Joshua ma odpocząć od treningów 4 do 6 tygodni, potem będzie mógł wrócić na salę, no i szykować się do tego, do czego miał się szykować, a szykować miał się do obowiązkowej obrony pasa IBF z Kubratem Pulewem, bo Joshua, nie wiem czy o tym wspominałem, ale pewnie wiecie, jest czempionem Federacji WBA, WBO, IBF kategorii ciężkiej. Kiedy do tej walki Joshua kontra Pulew dojdzie? Mówiło się o różnych terminach i różnych lokalizacjach. Wiadomo, teraz jest koronawirus, w Wielkiej Brytanii dużych gal organizować nie można, a założenie jest takie, żeby Joshua boksował po pierwsze w Wielkiej Brytanii, a po drugie dla dużego gremium obserwatorów. No i tak, ostatnio po pierwsze pojawiły się doniesienia o możliwości organizacji walki gdzieś na Bliskim Wschodzie. Po drugie, też ostatnio, niedawno pojawiły się spekulacje, że walkę można by rozegrać w takim zabytkowym, starożytnym amfiteatrze położonym w mieście Pula w Chorwacji. A po trzecie, to już jest najnowszy news, Eddie Hearn spekuluje, że walkę Joshua Pulew można by zorganizować w Wielkiej Brytanii pod koniec roku dla jakiegoś takiego wąskiego grona publiczności, około 1000-2000 kibiców, nie 80 tak jak jest na stadionie. No w każdym razie, gdyby w grę wchodził ten termin przełomu lata i jesieni, no to można by mówić wtedy o jakichś innych lokalizacjach. Jeśli mówimy o grudniu, no to raczej, czy listopadzie, no to raczej w tych miesiącach otwarta arena w Chorwacji w grę nie wchodzi, więc raczej Wielka Brytania. Zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. Na razie w każdym razie Antony Joshua od treningu odpoczywa 4 do 6 tygodni, a potem wraca na salę. No miejmy nadzieję, że ten uraz nie okaże się poważniejszy. Pozostajemy przy wielkich walkach mistrzowskich w kategorii ciężkiej. Tyson Fury, jak wiadomo, w swoim kolejnym występie zmierzyć ma się z Deontayem Wilderem. Dżentelmeni ze sobą mierzyli się dwukrotnie. Pierwsza walka zakończyła się remisem, w drugiej Tyson Fury spuścił srogi łomot Deontayowi Wilderowi. No i teraz, zgodnie z zapisami w kontrakcie na walkę numer 2, czeka ich domknięcie trylogii. Gdzie dojdzie do tej walki numer 3, Fury kontra Wilder, i kiedy? Na razie nie wiadomo, no bo są te obostrzenia związane z epidemią koronawirusa. Bob Arum, czyli promotor Tysona Fury'ego, w tym tygodniu ruszał już z cyklem gal organizowanych bez udziału publiczności. Takie gale tylko dla telewizji. ESPN będzie to w Stanach Zjednoczonych pokazywać. W Polsce warto zapamiętać, w Polsacie Sport te pierwsze gale Boba Aruma, m.in. Shakur Stevenson w akcji i pewna pani, o której powiem za chwilę. No ale czy można by zorganizować walkę numer 3 Wilder Fury bez udziału publiczności? Bob Arum mówi tutaj zdecydowane hola hola. Panowie, muszę mieć pieniądze na te wielkie garze dla was, no bo to dziesiątki milionów dolarów dla Wildera i dla Fury'ego, więc Bob Arum liczy na wpływy z bramki, czyli na wpływy ze sprzedaży biletów. Walka numer 2 sprzedała się w Las Vegas świetnie. 17 baniek wpadło do kieszeni Boba Aruma, który mógł potem wypłacić garze Fury'emu i Wilderowi, jeszcze zasilając swój budżet wcześniej wpływami z pay-per-view. Także walka bez udziału publiczności absolutnie odpada. No i w związku z tym Bob Arum i cała reszta ekipy rozpoczęła poszukiwania za granicą. Czy można by tę walkę zrobić gdzieś za granicą? Na początku była koncepcja Bliskiego Wschodu, wiadomo, Arabia Saudyjska, aż się pali, by galę zorganizować. Po drugie pojawił się pomysł Macao, czyli prowincji chińskiej, tam Bob Arum już w przeszłości galę robił. A po trzecie Australia też ostatnio wpadła tutaj do grona kandydatów, organizatorów. No ale Bob Arum wymyślił jeszcze coś innego, że można by zrobić tę galę w Stanach Zjednoczonych z udziałem publiczności. Zresztą
jeśli spojrzeć na to, co się ostatnio dzieje na ulicach Stanów Zjednoczonych, no to chyba tam nie wszyscy się specjalnie tym koronawirusem przejmują, ale do rzeczy. Co sobie wymyślił Boparum? Boparum wymyślił sobie, że zrobi tę galę na stadionie Arlington w Teksasie, na stadionie Dallas Cowboys. Tam już w przeszłości organizowane były duże gale bokserskie. No i Boparum wymyślił sobie, że na tym stadionie, który nominalnie mieści 80 tysięcy krzesełek, 80 tysięcy widzów może oglądać tam wydarzenia sportowe, porozsadza ludzi w tym, zachowując ten dystans społeczny, nie wiem co, 2 czy 3 krzesełka. No i wyliczył sobie, że w ten sposób upcha na tym stadionie 20 do 30 tysięcy kibiców. Jeśli każdy kupi na to wydarzenie bilet, no to uzbiera się już spora sumka, kto wie, może jakoś tam zbliżona do tego, co skolekcjonowali w trakcie drugiej gali Fury kontra Wilder w Las Vegas. Także jest koncepcja numer 4, Arlington w Teksasie, stadion Dallas Cowboys, a jeśli chodzi o te dwie pozostałe lokalizacje, które podobno są teraz w grze, to jeśli chodzi o Australię, trwają rozmowy, a jeśli chodzi o Macao, inwestor tam już czeka, już mu się ręce palą, by włożyć te łapska do kieszeni i wyjąć pieniądze, podobno są już pieniądze na walkę Fury kontra Wilder numer 3. W Macao inwestor gotowy jest wyłożyć pieniądze, czeka tylko na zielone światło od Boparuma, także może Chiny, może Australia, a być może Stany Zjednoczone. Wspomniałem tutaj przed chwilą o galach telewizyjnych, które od tego tygodnia zacznie organizować, bo parą będą to gale telewizyjne bez udziału publiczności. Na pierwszej z tych gali 9 czerwca do ringu wyjdzie niejaka Michaela Mayer. Dlaczego nie mówię? Ano dlatego, że nazwisko Michaeli Mayer od jakiegoś czasu pojawia się w kontekście Ewy Brodnickiej. Mówi się, że Mayer mogła być kolejną rywalką naszej Ewy, która jest posiadaczką pasa WBO kategorii superwielkowej. Mayer żadnego pasa nie ma, no i bardzo chciałaby ten pas Brodnickiej zdobyć. Brodnicka mogłaby na tej walce z Mayer duże pieniądze zarobić w Stanach Zjednoczonych, duże oczywiście relatywnie w stosunku do tego, co zarabia w Polsce, ale Mayer deklaruje, że jest gotowa z Brodnicką walczyć także w Polsce. Mayer udzieliła wywiadu portalowi bodaj Fight Hype, gdzieś mi to uciekło, więc nie jestem w stanie przytoczyć źródła, ale chyba to był Fight Hype, twierdząc, że jest gotowa na walkę z Brodnicką, jest gotowa walczyć z nią w Polsce, jest też otwarta na zaproszenie Brodnickiej do siebie. Na razie Mayer musi stoczyć walkę z Helen Joseph, wygrać ją 9 czerwca, a potem chciałaby się zacząć szykować już na Brodnicką. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy. Ewa Brodnicka, jak wiadomo, jeśli chodzi o dorobek, czyli o to, biorąc pod uwagę fakt, że ma mistrzowski pas WBO kategorii superpiórkowej, no i kolejne obrony zalicza, no, tak nominalnie jest największą gwiazdą polskiego boksu, nie tylko kobiecego, ale i w ogóle od jakiegoś czasu, no bo mistrzów w boksie męskim nie mamy. Ewa Piątkowska za bardzo nie boksuje, ten jej tytuł WBC zamieniony został na tytuł interim czy tam emeritus, także no teoretycznie Ewa Brodnicka jest największą gwiazdą polskiego boksu, no ale wiadomo, nie cieszy się tak wielką sławą jak inni zawodnicy, no bo po pierwsze te kolejne obrony zalicza z zawodniczkami no, słabej klasy, a po drugie no boksuje w sposób taki mało efektowny dla oka, no nie porywa jej boks, więc no, tutaj na wielką atencję ze strony kibiców liczyć nie może, szerszej publiczności oczywiście, chociaż są pewnie i sympatycy jej stylu boksowania. W każdym razie, gdyby doszło do walki z Michaelą Mayer, byłoby to wielkie wyzwanie dla Ewy Brodnickiej, bo po pierwsze, Michaela Mayer to jest pięściarka, która ma za sobą karierę olimpijską, startowała na olimpiadzie, nawet tam jedną walkę wygrała. Po drugie, jest zawodniczką wyższą od Ewy Brodnickiej o całe 2 cm, co już jest nie lada wyczynem, bo jak wiemy, Ewa Brodnicka z reguły boksuje z pięściarkami, które są od niej mniejsze. No i po trzecie, jest niepokonana. A po czwarte, już czwarty argument na rzecz tej walki, Michaela Mayer jest wyżej notowana od Ewy Brodnickiej w rankingu bokserów. Zobaczcie, Michaela Mayer ma na swoim koncie 12 walk, żadnego mistrzowskiego pasa, a mimo to jest wyżej notowana od Ewy w rankingu bokserek. O czym to świadczy? Świadczy to po prostu o tym, że ma mocniejsze rywalki do tej pory, przynajmniej wyżej klasyfikowana niż bokserek. Także to też świadczy o tym, z kim do tej pory mierzyła się Ewa. No ale gdyby doszło do walki z Michaelą Mayer, to tylko przyklasnąć i oglądać, bo to byłoby na pewno duże wyzwanie. Na razie Mayer musi wygrać swoją walkę z Helen Joseph 9 czerwca, no i zobaczymy co dalej. Gdyby faktycznie Ewa zdecydowała się na walkę z Mayer, to byłoby coś fajnego, no i na pewno pokazałaby duży charakter i odwagę taką decyzją, bo do tej pory chyba jedyną taką super poważną rywalką w karierze Ewy była Ewa Piątkowska.
Teraz przykry news z Niemiec. Tom Schwartz, czyli pięściarz, który jeszcze niedawno boksował z Tysonem Furym w Las Vegas, jest oskarżony o pobicie kobiety do feralnego zajścia dość śmiało na parkingu pod pizzerią w jednym z niemieckich miast. Tam Tom Schwartz miał przyłożyć pewnej kobiecie, ona wskutek uderzenia, wskutek pobicia wylądowała w szpitalu, musiała zostać poddana operacji, jakiej dokładnie nie wiadomo. Sam Schwartz póki co zajścia nie komentuje, no ale posuwał wszystko ze swoich mediów społecznościowych. Na sprawę zareagowała też grupa SES, grupa promująca Toma Schwartza, zawieszając go póki co w prawach członkowskich, zawieszając go jako członka grupy, no i zakazując mu wstępy na wszystkie obiekty sportowe. Zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie, no ale no taki nieprzyjemny sygnał z Niemczech. Tom Schwartz okazuje się damskim bokserem. Czekam na potwierdzenie tych zarzutów, no ale takie są póki co doniesienia niemieckiej prasy i policji. Na zakończenie jeszcze newsik o Mateuszu Masternaku. Master ostatnio zaczął spekulować na temat powrotu do boksu zawodowego. Wiadomo, Masternak planował start na olimpiadzie w Tokio, no ale olimpiada została w związku z pandemią koronawirusa przesunięta o rok. Master nie wie, czy dalej czekać, czy nie spróbować swoich sił w zawodowstwie. No i tę sprawę skomentował Mateusz w rozmowie z TVP Sport, deklarując, że póki co myśli tylko o 26 czerwca, bo 26 czerwca stoczy walkę na regułach boksu amatorskiego w Kielcach, a potem pomyśli, co dalej. Ostatnio o Masternaku wspominałem w kontekście tego kontraktu promotorskiego, który Mateusz Borek i Mariusz Garabowski podpisali z TVP Sport, tak sobie luźno kombinując, że może Masternak w zaistniałej sytuacji wróci jeszcze do Mateusza Borka, na którego gala wcześniej występował. No ale zobaczymy. Na razie w każdym razie Mateusz Masternak deklaruje, że 26 czerwca boksuje jako amator, a co dalej? Zobaczymy. I to na dziś tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Dobrej niedzieli.